Panie Andrzeju, przejechał Pan tyle kilometrów do Kielc, ponieważ liczył Pan na to, że dzisiaj zapadnie wyrok uniewinniający. Mamy kolejne odroczenie. Na 3 miesiące tym razem. Na 3 miesiące. I Pana odczucie, że tak się zapytam, pierwsze? Moje odczucie jest takie, że to jest wielki skandal, co tu się dzieje w tym sądzie i w ogóle nie są realizowane wytyczne sądów apelacyjnych w Krakowie i Sądu Okręgowego w Kielcach. Wyraźnie zaznaczono w wyrokach do ponownego rozpatrzenia, że wszelkie wątpliwości działają na moją korzyść. Pan Arkadiusz T., nie będę mówił pan nawet, bo to nie jest pan. Okazało się, że się ukrywa od ponad pół roku. Nie przyszedł na sprawę po raz kolejny. To są same wątpliwości pojawiły się w tym procesie teraz nowym, w trzecim procesie, bo po prostu jak przychodzi do sądu, ucieka ze sprawy sądowej, podaje fałszywe miejsce zamieszkania, fałszywy adres pracy, wszystko skłamał. Mimo to nadal w okresach prokuratury i tutaj sędziego rejonowego, co prowadzi tą sprawę w postaci kobiety tym razem, jest nadal wiarygodny i nadal trzeba będzie jakieś weryfikacje. Przy 3 miesiące teraz mam czekać, żeby mnie uniewinniono, tak? Jest to skandal po prostu i jestem troszkę zdenerwowany dzisiaj, bo liczyłem na wyrok uniewinniający, a znów jest gra na czas. Trwa już to 6 lat, tak? W kwietniu minie równo 6 lat, sprawa jest wyznaczona na maj. Pani sędzia, ja się troszeczkę tutaj już zdenerwowała na te zeznania świadka, który się nie pojawia, których w żaden sposób nie można ich zweryfikować. No i właściwie... No, pomówił Pana człowiek, którego Pan nigdy na oczy nie widział i takie odniesienie do instytucji świadka koronnego. Jak Pan ocenia podejście sądu do oceny faktów? Państwo, nawet nie świadkiem koronnym, nawet nie wiem, czy jest jeszcze tak zwanym świadkiem 60, czyli który poszedł na współpracę z organami ścigania, bo pomówił mnie ponad 5 lat temu, a podczas teraz tego trwania tej próby okazało się, że poszedł na ponad 15 włamań, gdzie został złapany na gorącym uczynku, tak? Z miejscowym bohaterem, to niejakim Chińczykiem, druga postać w świecie kieleckim. I został złapany na gorącym uczynku, więc w jaki nadal ten człowiek może być wiarygodny w oczach prokuratury i tutejszego sędziego, jeśli podaje fałszywe dane, zmienia notorycznie zeznania, ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, nie przychodzi na rozprawy. Ja cały czas ponoszę koszta, cały czas nerwy, nie jest mi zwrócona kaucja od 6 lat. I to jest w ogóle, co tu się dzieje, to jest w ogóle jeden wielki skandal, tak? Dobrze, bo chciałbym przedstawić prośbę o zwrot tej kaucji, która została zatrzymana wcześniej za poręczeniem Pana, tak? Też dlatego, że kaucja była bardzo wysoka, wynosiła 70 tysięcy złotych. Zostało mi zwrócone ponad 2 lata temu 40 tysięcy złotych. Została kaucja na chwilę obecną 30 tysięcy złotych, gdzie cała moja rodzina wzięła po prostu kredyt, spłacaliśmy go przez 5 lat, a te pieniądze leżą bez sensu, tak? A Pan Arkadiusz Tuziak, teraz okazało się dzisiaj, to o czym Pani prokurator na pewno wcześniej wiedziała i Pani sędzia, że ma wyrok do odsiedzenia i dlatego się ukrywa. Ja o tym nie wiedziałem, dzisiaj zostałem poinformowany. Ja myślałem, że nie przychodzi tylko na moją sprawę. Dzisiaj zostaliśmy poinformowani, że policja nagle cudownie ustaliła, że on nie mieszka pod wskazanym adresem i że ma wyrok do odsiedzenia 3,5 roku i dlatego się nie pojawia na sprawie, bo facet po prostu pewnie gdzieś uciekł za granicę i teraz ja będę czekał na co. Jest to w ogóle skandal. Moje pomówienie polega na tym zasłuchu, jeszcze tak chciałem podkreślić. To jest sprawa procesowa, bo człowiek mi pomówił zasłuchu, powiedział, że mnie nie zna, nigdy nie widział, nigdy nie otrzymał ode mnie narkotyków. To ja mogę też powiedzieć, podkreślam wiele razy, że słyszałem, że wszyscy tutaj, co siedzą teraz w sali w sądu rejonowego, sprzedają narkotyki, bo słyszałem. To jest pomówienie zasłuchu, w ogóle nie żadnymi dowodami niepotwierdzone. Przepraszam, jestem po prostu dzisiaj bardzo zdenerwowany, ale jestem wściekły, bo już myślałem, co się dzisiaj zakończy. Tak wszyscy mówili wokół i prawnicy, i znajomi, że to jest w ogóle skandal, że to dalej się toczy i nagle będą szukać jakichś świadków, którzy mieli 6 lat na znalezienie tych świadków, teraz nagle przez 3 miesiące mają ich znaleźć, tak? No jest to w ogóle... Właśnie, bo z programu uczestniczymy tak z Panem już od pewnego etapu Pana historii, Pana perypetii, można tak to określić, z wymiarem sprawiedliwości. Nie czuje się Pan, no nie wiem, powiedzmy może zlekceważony i to co było widać na sali sądowej, które sprawa trwała dosłownie, nie wiem, 10-15 minut, to może już jest za dużo powiedziane. A Pan pokonał tyle kilometrów, żeby tutaj przyjechać? Ja bym cały czas koszty pokonałem, kancelaria adwokacka, benzyna, przyjechałem chory, gorączka, syn tak samo, zamiast dzieckiem się zajmować, nie zapłaciłem za przedszkole synowi, żeby pokryć koszty benzyny, tak na przykład. Mam taką sytuację finansową, że jestem zniszczony przez Panią prokurator i taka sytuacja tutaj wynikła. Więc to jest, czuję się po prostu tutaj, jakby jakiś kawał trwał niedobry, czarny humor, że tu się na mnie wyżywają psychicznie i nie chcą po prostu uniewinnić. Na siłę Pani prokurator wie, że popełniła błąd. Patrycji Piaseckiej, proszę na salę 2. Popełniła błąd i nie może się tego przyznać, tylko na siłę chcą mnie skazać bez dowodów. A ich świadek stracił już dawno wiarygodność. To jest najgorsze, że ten człowiek nie jest w ogóle wiarygodny.
Więc to jest... Nie znamy dnia i godziny, każdego z nas może to spotkać, dlatego założyłem akcję Stop Pomówieniu, bo pomówiony może zostać każdy. Może zostać przekupiony i bez żadnych dowodów zniszczyć komuś życie na ileś lat. A kroki, jakie pan teraz zamierza podjąć, no czekać na pewno te 3 miesiące, bo sądzę, że będzie pan walczył o odszkodowanie za te praktycznie zniszczone życie. Trzeba zostać uniewinniony. Na pewno teraz się zdenerwowałem po raz drugi, złożę o przewlekłość postępowania do sądu w Krakowie. Jedną już sprawę wygrałem, bo jak może sprawa trwać ponad rok czasu, gdzie jest do przesłuchania jeden świadek, i potem dochodzi jeszcze 3 świadków i to trwa rok czasu taka sprawa, tak? 6 lat. Więc na pewno złożę do sądu apelacyjnego w Krakowie o zadośćuczynienie w postaci przedłużonego jakby tej procesu. To będzie pierwsze. A po drugie zacznę znów pisać do pan Seremet, nawet prokurator generalny. Byłem na Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przeprosił za tą panią prokurator, że sprawa ta tyle czasu. On miał do tyle jeszcze może jakiegoś tam honoru zawodu swojego, którego wykonywał, że mnie osobiście przeprosił i powiedział, że jest mu niezmiernie przykro, że taka sprawa trwa i powinna się do nas zakończyć. Ta pani, nie wiem, chroni się za immunitetem, powinna stracić immunitet w ogóle, albo nie wiem. Zrobię wszystko, żeby po prostu opisać tą sprawę, gdzie się da, jak najwięcej, bo to jest skandal. Jak to dotyczy mojej osoby. Dziękuję.